Jeżeli państwo powie, prezydent wyjdzie i powie, przez następne 3 tygodnie nie możecie wychodzić z domu, obiecuję wam, szczerze wam obiecuję, że zacznę robić daily. It's corona time. Hey, it's corona time right now. Żebyśmy się wszyscy tutaj nie nudzili, bo wyobrażacie sobie 3 tygodnie siedzieć w domu? No pytanie, co można robić w tym czasie? No! Ja wam powiem co. Poza uczeniem się. Dokładnie. Oglądajcie mój kanał. Wiecie co, ja mam wrażenie, że na samym początku zacznę od sprzątania. Przy okazji zorientuję się, co mam do jedzenia. O, na pewno mam mleko w proszku. Bardzo fajne to będzie doświadczenie, bo umówmy się, kiedy ostatni raz mieliśmy taką szansę, że naprawdę wszyscy odpuszczają sobie pracę, szkołę, nie wychodzą po prostu z domu. Nasze życie nagle się zatrzymuje. Możemy zacząć myśleć, zastanawiać się. 1 minute 37 seconds later. A boicie się? Bo ja na przykład, no mam takie momenty, że chora będę, to ja się nie boję, mam wrażenie, że no nie umrę, ale boję się o moich bliskich. Tak, bliscy, mówię o was. Bardzo proszę, żebyście o siebie dbali, okej? Dobra? Pozdrawiam was. Pozdrow. Boję się o mojego babcie. Mojego babcie. O moją babcię i mojego dziadka. Także jeżeli to oglądacie, dziadkowie, to macie nie wychodzić z domu. Wiecie co? Boję się kryzysu gospodarczego. Jeżeli mam być szczera. Czy kryzysu gospodarczego się boisz? Ja? No. No, ja się nie boję kryzysu. Ja wiem, że będzie kryzys gospodarczy. No bo te pieniądze, które teraz mieliśmy, prawda? One tak naprawdę nie istniały. To były tylko cyferki na koncie. To były cyferki na stronie internetowej. To tak naprawdę to, co macie? Bo ja mam... policzymy. Policzymy. 1, 2, 3. Tak jak myślałam, 40 zł. Tutaj trzeba podzielić, wiecie. Mam jakieś 60 zł. A wiecie co? Jak byłam na studiach pierwszy rok i zabrakło mi jakiejś kasy, to ja nie miałam problemu, żeby sprzedawać złoto. Mama, się boisz? Ja? No. No nie, no bo czego mam się bać? Kryzysu gospodarczego? A, no kryzysu. Myślałam, że się pytasz o życie. No nie, no to wiadomo. Boję się o życie dziadków, ale o twoje życie się nie boję. Mhm. Jakie prognozy? Wow. Okej. Oddam na kaszlerz. Nad czym teraz będziesz pracować? Będziesz jakoś teraz badać tą ekonomię? Oczywiście. Tak? To najbardziej bym chciała. Pierwsza sprawa to, żeby zobaczyć, co się dzieje z przechodzeniem na różnych uczelniach na e-learning, na ile to się sprawdza. Okej, okay, super, fajnie. I na ile ludzie sobie dają radę, w sensie wykładowcy, na ile system wytrzymuje, czyli czy sieć pozwoli, czy pamięć i tak dalej. O kurde. I na ile to jest faktycznie efektywne. Tu będziesz prowadzić lekcje online? Oczywiście, od poniedziałku. Naprawdę? No tak. To jest bardzo zaraźliwy wirus. I ty nawet możesz go mieć i nie wiedzieć o tym. Dlatego cała młodzież powinna siedzieć w domu. To, co jest też bardzo ważne, moim zdaniem młodzież teraz ma taką misję, żeby zorientować się, kto jest potrzebujący w ich otoczeniu. Jak to potrzebujący? W sensie no, jakiś starszy człowiek? Na przykład. Ale przecież... Powie, no. No to nie możemy mu pomóc. Dlaczego nie? Bo jak jest nosicielem? Dlaczego nie możesz? Możesz założyć rękawiczki, pójść kupić i możesz przynieść. Nie musisz wchodzić do nikogo do domu. Zostawiasz mu na korytarzu, on sobie później odbierze. Aha. No dobra. Ja widziałam tam na Instagramie, że ktoś zostawił karteczkę. Że hej sąsiedzi, jeżeli nie możecie, to... Proszę, bloczek. Nie, naprawdę? Tak. Flamastry poszukam. Jeszcze, żebyś przyczepiła, bo sobie pomyślałam, że nie ma. No, 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 fale. Korona pomoc. Okej. Okay. Podoba mi się twoja postawa, Kaśka. No. To studentom będę mówiła, że tak robili. Mhm.
się nie zawali cała gospodarka.